Jako, jesteś zadowolona z mamy? Tak. Podoba ci się tutaj na tym zdjęciu? Tak. A dlaczego ci się podoba? Jak wygląda? Ładnie? Miło. A jak wygląda na tym zdjęciu? Pięknie. I to jest chyba najważniejsze, tak? Ma ładną sukienkę, jest uśmiechnięta. No właśnie, czy pani się podoba to zdjęcie w takim razie? Bardzo mi się podoba zdjęcie. Zdecydowanie takie inne wydanie mnie niż na co dzień. Na co dzień wiadomo, sweterek, dresik, bieganie, a tutaj jednak chwila wyjątkowa. Samo to, że i makijaż, i strój, obiektyw aparatu, no i też ta atmosfera, która temu towarzyszyła, i też ta możliwość spotkania innych mam i rozmów na zupełnie inny temat niż na te, które prowadzimy z mamami zazwyczaj. Więc to taki wyjątkowy dzień. To bardzo fajnie, że to jest maj i bardzo dziękuję osobie, która decydowała o tym, jaki to ma być miesiąc. Myślę, że to bardzo fajny miesiąc i mam wielką nadzieję i bardzo bym chciała, żeby oczy, które patrzyły na maj, nerwowo, tudzież mniej nerwowo szukając danej daty, właśnie miały taki promyk. Jeżeli z tego zdjęcia płynie taki promyk dobrej nadziei i uśmiechu, to i lekkości takiego bytu codziennego, no to fajnie. To niech taki maj będzie i niech będą takie kolejne miesiące, bo według mnie wszystkie mamy, kobiety w każdym miesiącu są po prostu niesamowite. I to, że ja tam jestem w tym maju, nie znaczy, że nie będę chciała, żeby styczeń, luty, marzec też nie trwał wiecznie. Jak patrzę na to zdjęcie, taką czuję radochę z tego, że dostałam taki prezent, że mogłam tam być, że moja rodzina, Michał, będzie patrzył na to zdjęcie. Setki miliony innych ludzi kupujących kalendarz, to już tak żartem, ale radochę taką fajną. Byłam bardzo zadowolona z pani, która mi zrobiła fryzurę. Nigdy nie byłam ubrana w tak piękną suknię, więc gdzieś to wszystko wraca, jak tylko patrzę na kalendarz. Zostałyśmy, my wszystkie mamy spostrzeżone jak kobiety, tak? Jak kobiety, które potrafią pięknie wyglądać, potrafią mieć piękny makijaż, a nie cały czas w dżinsach, w koszulce, biegające przy dziecku. Wróciły wspomnienia z tych wszystkich chwil, z tych wszystkich zdjęć, z salonu fryzjerskiego, z tej całej metamorfozy, z całej tej atmosfery po prostu, która była, a była bardzo fajna i bardzo dobrze to wspominam wszystko. Myślałam, że na pewno żadne zdjęcie nie wyjdzie, byłam tak zestresowana strasznie, ale fotograf zrobił taką fajną atmosferę, że nawet nie wiadomo, kiedy te zdjęcia w ogóle wyszły. Nigdy nie przeżyłam czegoś takiego. Nigdy nie miałam nawet sama dla siebie takiego pomysłu, żeby sama dla siebie coś takiego zrobić po prostu. Bardzo się obawiałam tego, żeby wziąć udział w tym projekcie, jak to w ogóle będzie wszystko wyglądać, ale jestem z siebie dumna, że podjęłam taką, a nie inną decyzję i mam pamiątkę do końca życia. Chciałam się poczuć tak, że będę przynajmniej przez chwilę w takim centrum zainteresowania. Nie przez tylko i wyłącznie moje dziecko, ale przez siebie po prostu samą. To chyba można powiedzieć, że zawsze jest takie marzenie po prostu kobiety, żeby być taką docenioną, upięknioną, ładną, zadbaną, ubraną, poprzebieraną w przeróżne rzeczy. No, myślę, że każda kobieta o tym takim marzy i dlatego się zdecydowała. Codzienność jest taka, że jest inaczej, woli się człowiek ubrać luźniej, delikatniej, swobodniej. Jednak po tej całej metamorfozie dużo się zmieniło, bo nie zawsze człowiek chodzi w dresach w domu, nie zawsze człowiek chodzi niewymalowany. Nie ma też takich sytuacji, że zawsze mam spięte włosy, bo mi jest wygodniej po prostu, tylko po prostu dba o siebie. Inny ma wizerunek. Maluję się dla siebie, bo wiem, że to jest ważne i wtedy się dobrze czuję po prostu. Pierwszy raz widzę ten kalendarz i emocje wróciły, to prawda. Wzruszyłam się bardzo, musiałam wycierać oczy, zanim weszłam na scenę, żeby odebrać ten kalendarz, bo naprawdę dla mnie to niesamowite doświadczenie. To, że mogę wyjść z domu na tą chwilkę, oderwać się od rzeczywistości, która jest czasami bardzo ciężka i
zobaczyć te mamy, które też są szczęśliwe, a ja dużo skorzystałam, bo jak to kobiety, lubią mieć ładną fryzurę, lubią się wymalować i pięknie wyglądać, a to myślę, że to jest bardzo fajna odskocznia na taki codzień, szary dzień, a tutaj było bardzo kolorowo. No, wyglądam chyba jak modelka. No chyba tak, a nawet na pewno. No, bardzo profesjonalnie zrobione zdjęcie, więc to dużo ludzi mnie nie rozpoznaje, więc dopiero muszę się dobrze wpatrzyć, żeby zobaczyć, że to ja. Jeszcze poprosimy może o męskie spojrzenie. Piotruś, podejdziesz tutaj, powiedz, czy mama podoba ci się na tym zdjęciu? Bardzo. A dlaczego ci się podoba? Po prostu fajnie mama bardzo wygląda. Było warto, bo było widać, jak panie się zmieniają w czasie. Było widać, jak one z bardzo zamkniętych w sobie, niepewnych, otwierają się, zaczynają się pojawiać pierwsze uśmiechy, rozkwitają i w momencie już samej sesji zdjęciowej w AIS-ie panie wręcz promieniowały radością, uśmiechem. Jestem przekonany, że to się przełoży również na codzienność po prostu, tą trudną, nie najłatwiejszą dla nich. No to jest efekt wow, bo każdej kobiecie należy się ten czas i każda kobieta powinna się czuć piękna. Ja to widzę też po dzisiaj, bo widzę mamy, które przyszły na dzisiejszy dzień i widzę, że te zmiany po prostu wprowadziły na co dzień. Mamy kwitną i są wspaniale ubrane, wspaniale wymalowane i po prostu wydaje mi się, że kontakt również ze stylistą, czy z makijażystką, czy z fryzjerem też ukierunkował je w czym jest im dobrze, jeżeli chodzi o kolor, o podkład i wykorzystują to idealnie. W tym momencie faktycznie te mamy, one stały się śmielszymi kobietami. No ja się nie mogłem oczywiście opędzić od rozmów, więc myślę, że to też świadczy o ich otwartości. Nie boją się rozmawiać, nie boją się rozmawiać o tych też problemach, które towarzyszą im na co dzień. Zmieniło się ich wnętrze, ale i wygląd, bo ten wygląd, który dzisiaj zaprezentowały, również nadawał się do sesji zdjęciowej, którą moglibyśmy tutaj zrobić.